wyjść z tego i uderzali w krawężnik. Takie boczne uderzenie w krawężnik najczęściej kończy się tym, że samochody nie jadą dalej, chociaż pamiętam czekanów, którzy jechali na trzech kołach, jednym skrzywionym, podniesionym do góry, to chyba na rajdzie Magnolii było. I też ukończyli ten rajd, o ile dobrze sobie przypominam, ale generalnie najlepiej jeździć. Pojechała załoga 15. To ma Tymoteusz Wojczak i Marcin Chaos. Peugeot 405. Mamy załogę 16. Sędzia woła, aby ustawić prawidłowo na linii startu. Tutaj idealnie ustawić auto i zgodnie z jakby z tym, co się w sporcie zmienia, w tej chwili już nie liczę czasu. Tak jak kiedyś na szybie Państwo widzieli, flaga, ręka na szybie i odliczanie 3, 2, 1.